www.radiopryzmat.pl. Przystanek Kraków. Cześć, z tej strony Zuzanna Szczepańska i Kamila Ślusarz. A dzisiaj poprowadzimy dla Was audycję Przystanek Kraków. Pewnie każdy z nas już powoli odczuwa powiew zbliżającego się lata. Dlatego warto powiedzieć, że Kraków to idealne miejsce na zaplanowanie swojego najbliższego urlopu i wakacji. Lato to także idealny czas na spędzenie dobrych chwil na łonie natury. Pikniki czy spacery to dla nas w tym okresie codzienność. Dlatego mamy dla Was propozycję na coś nowego. W Krakowie oprócz pięknych parków mamy coś, czego wiele osób nie odwiedza codziennie. Jest to Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego właśnie o nim chcemy Wam w dzisiejszej audycji opowiedzieć. W tym roku nasz krakowski Ogród Botaniczny obchodzi 240 urodziny, ale znamy kogoś, kto opowie Wam o tym o wiele więcej niż my. Zapraszamy na wywiad z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Michałem Węgrzynem, zastępcą dyrektora Instytutu Botaniki do spraw Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy istnieje Ogród Botaniczny? Ogród Botaniczny istnieje od 1783 roku. W tym roku ma 240 lat. A jak powstał? Co było takim głównym celem powstania Ogrodu Botanicznego? Chęć pokazania flory tropikalnej z krajów dalekich, zamorskich, nowego kontynentu, zwykłym mieszkańcom miast europejskich, a Kraków wtedy się pretendował do takiego miasta europejskiego, gdzie bardzo silnie działał ośrodek uniwersytecki. Wtedy była Akademia Krakowska, właśnie Akademia Krakowska, która przechodziła reformę prowadzoną przez Hugo Kołłątaja i właśnie w ramach reformy tej oświatowej zapadła decyzja o powstaniu Ogrodu Botanicznego i wtedy też zapadła decyzja o tym, że ten ogród będzie w tej lokalizacji, na terenach, które należały najpierw do rodziny Czartoryskich, później do zakonu jezuitów. I po kasacji zakonu jezuitów teren przeszedł we władanie Akademii Krakowskiej i tu, w tym miejscu został założony Ogród Botaniczny. Tu istniał ogród taki typowo renesansowy, albo właściwie barokowy, ogród w stylu francuskim. To zostało później wykorzystane i został przekształcony w taki typowy ogród botaniczny, w którym powstawały budowle zwane później oranżeriami, bądź też szklarniami, czy też palmiarniami. Tych budowli było dużo, jedne się rozwalały, później powstawały nowe i tak do czasu obecnego mamy kilka kompleksów tych szklarni. A czy kolekcja roślin zmienia się? Na przykład rezygnują Państwo z jakichś roślin, czy one są tylko cały czas dodawane? Celem działania Ogrodu Botanicznego jest wzbogacenie kolekcji. Nigdy nikt nie podejmie decyzji, żeby coś zlikwidować. Chyba że zmuszają nas do tego przepisy, tak jak ostatnie przepisy o gatunkach obcego pochodzenia, które stanowią zagrożenie. I tam pewne rzeczy musimy, że tak powiem, pewne gatunki zredukować, ale to są gatunki, które ogólnie nie wnoszą dużej wartości dla naszych kolekcji, a jednocześnie stanowią duże zagrożenie. Bo uciekają, bo rozmnażają się na potęgę i niszczą naszą rodzimą szatę roślinną i z nimi trzeba sobie poradzić, po prostu musimy je usunąć z tereny ogrodu. Natomiast raczej jest tendencja w drugą stronę, czyli dla nas głównym zadaniem jest wzbogacanie kolekcji, a nie jej uszczuplanie czy ograniczanie. Skąd pozyskiwane są rośliny? Pozyskiwane to w dziejach historii ogrodu działo się na różne, były różne mechanizmy, o tak to ujmę, i różne procedury, różne historie. W dawnych czasach rośliny były pozyskiwane z wypraw badawczych,
były pozyskiwane z różnego rodzaju podróży różnych ludzi, botaników bądź podróżników, którzy zawsze wiedzieli, że warto coś przywieźć tutaj do Krakowa, do ogrodu. Była pewnego rodzaju moda w XVIII bądź XIX wieku, że z takiej podróży coś się przywoziło. Mało tego, były specjalne takie wyprawy przygotowywane i realizowane, których celem było wzbogacenie ogrodów botanicznych powstających na terenie Europy. Oczywiście to się robiło za pieniądze, bo to później te kolekcje były transportowane przez Atlantyk bądź przez inne morza i oceany i później dla danego ogrodu te kolekcje już na miejscu były powiększane, a później kopiowane, a później sprzedawane ogrodom, żeby zwiększyć ich atrakcyjność, tak? No bo tak naprawdę powstawały ogród, taki pierwotny ogród botaniczny był przede wszystkim dla mieszkańców, dla ludu, żeby zobaczyli, jak wyglądają gatunki, których nigdy w życiu na oczy by nie zobaczyli, i to była największa atrakcja, tak? A kto może korzystać z ogrodu botanicznego w takich bardziej celach naukowych i na przykład w jaki sposób się to odbywa? Każdy może, kto chce przeprowadzić badania, kto reprezentuje ośrodek badawczy. Ośrodkiem badawczym jest uniwersytet bądź też jakiś instytut naukowy. Nie ma ograniczenia do zakresu badań, bo to mogą być, jesteśmy najstarszym ogrodem, więc tak samo nas interesują. Nas jako ogród interesuje współpraca z naukowcami. I mogą to być badania zarówno historyczne, mogą być badania społeczne, socjologiczne, filozoficzne, bądź też stricte już biologiczne, chemiczne, geograficzne, najróżniejsze, tak? Nie ma ograniczeń. Jeżeli ktoś przychodzi, chce poznać historię jakiegoś człowieka, jakiegoś badacza, a z naszym ogrodem związani nie tylko są botanicy, ale też geografowie, geolodzy, astronomowie, historycy i biografie tych ludzi się tutaj przeplatają przez tą jednostkę uniwersytecką, no to zawsze jesteśmy otwarci. Każdy, kto przedstawi plan badań, kto reprezentuje jakiś ośrodek naukowy i kto się zwróci do nas oczywiście z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia takich badań. A czy może chciałby pan profesor jakoś zachęcić właśnie do odwiedzenia ogrodu botanicznego te osoby, których jeszcze tam nie było? Staramy się cały czas i cały czas to robimy poprzez różne działania, bo uwierzcie mi, że są grupy ludzi, które nigdy nie były i nie zamierzają być w ogrodzie botanicznym, tak? Więc na siłę nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast nie mają zainteresowania, wolą albo jeśli przyroda to zwierzęta, jeśli przyroda to parki narodowe, albo jakieś obszary gdzie znajdują spokój i ukojenie, albo nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje jako ogród botaniczny. Ale staramy się poprzez edukację, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, wydarzenia artystyczne, trafiamy do grup społecznych, które w życiu by tu nie trafiły. Ale w pewnym momencie poprzez koncerty, poprzez wystawy malarskie, poświęcone też częściowo tematyce przyrodniczej, po prostu do nas przychodzą i nagle wchodzą i widzą, ja tutaj jeszcze muszę przyjść, ale tak poza koncertem, tak? Nie, no czemu myśmy tutaj nigdy wcześniej nie trafili, nie? Czemu myśmy nie przyszli? Jesteśmy pierwszy raz i no mieszkam tu tyle lat w Krakowie i nigdy tu nie byłam, tak? Nie byłem. I nagle się okazuje, że ludzie widzą, mieszkają niedaleko, bądź daleko, ale gdzieś obok i nagle widzą, tu jest ładnie, tak? Ładnie, ale od takiego pierwszego kontaktu, który powoduje i sprawia, że jest przyjemny odbiór, rodzi się pewnego rodzaju potrzeba ponownego odwiedzenia ogrodu i za tym ponownym odwiedzeniem już idzie pewnego rodzaju ustawienie się na poznanie. To już nie jest tylko chęć zobaczenia, ale już coś więcej chciałbym się dowiedzieć. Tak? Także
cały czas działamy, aby dotrzeć jak do największej grupy ludzi poprzez ładne zdjęcia, poprzez social media, poprzez akcje, poprzez radio, telewizję, poprzez programy doradcze, różnego rodzaju poradniki i tym podobne kanały. Próbujemy docierać do coraz większej grupy ludzi, żeby powiedzieć, my tu jesteśmy i jesteśmy otwarci. Zuziu, czy wiedziałaś, że w ogrodzie regularnie są organizowane różnego rodzaju wydarzenia? Naprawdę? A jakiego rodzaju wydarzenia możemy tam spotkać? Myślę, że o tym może opowiedzieć nam pan Krzysztof Kapała, inspektor ogrodu botanicznego. Zapraszamy do wysłuchania. Dobrze, więc na początku chciałabym zapytać, czym zajmuje się pan w ogrodzie botanicznym? No, proszę pani, wszelkie planowania nasadzeń, zarządzanie jakby naszą kadrą, zarówno ogrodniczą, jak i częściowo botaniczną naszego ogrodu. Także każdy dzień to nowe wyzwania przed nami tutaj stawia, także to mniej więcej to należy do... Jak również i administrowanie pewnymi dokumentacją, szkoleniami naszych pracowników, także jest tego sporo. Z tego, co wyczytałam, zajmuje się pan również arboretum i czy mogłabym dopytać tak dla słuchaczy, czym to dokładnie jest? Znaczy, arboretum to jest, proszę państwa, zbiór drzew i krzewów. My na terenie ogrodu mamy około 1400 taksonów. To jest takie jakby szersze ujęcie, czyli 1400 to jest jakby samych gatunków i odmian. Gatunki to są, tak jak rośliny występują w naturze, nie tylko na naszym kontynencie europejskim, ale mamy też gatunki azjatyckie czy amerykańskie i takie powierzchnie na terenie ogrodu się znajdują, jak również planta culta, czyli uzyskane odmiany w drodze hodowli przez człowieka. I mniej więcej tych odmian mamy około 300 różnych, bo to mamy i lilaki, i prawda, róż mamy bardzo dużo odmian. Także jest tego dość sporo. Najstarsze drzewa na terenie ogrodu to jest... Najstarszym drzewem jest dąb tak zwany jagielloński, którego wiek jest szacowany na około 300 lat. A kolejne drzewa na terenie ogrodu to tak mniej więcej około 200 lat. To jest dość liczna grupa drzew na terenie ogrodu. No, ze względu na to, że ogród jest bardzo stary, prawda, bo najstarszy w Polsce ma 240 lat, a najstarsze drzewa sadzone przez człowieka na terenie ogrodu mają około 200 lat. A jakiego rodzaju rośliny są sprzedawane przy kasie? Czy są to na przykład jakieś rzadkie okazy, których nigdzie indziej nie dostaniemy? Znaczy, proszę państwa, przy kasie są sprzedawane, przede wszystkim zacznijmy od tego, że my sprzedajemy nasze nadwyżki. Czyli jeśli ogrodnik rozmnaża jakąś roślinę i rozmnoży 5-6 egzemplarzy, zazwyczaj staramy się, żeby 3 zostały w kolekcji, prawda? Bo różnie może być. Ktoś nam pozyska, ktoś, że tak powiem, na jakąś wymianę między ogrodami botanicznymi, ale te 3 egzemplarze muszą zostać. Jeśli ich mamy nadwyżkę, wtedy je przekazujemy na sprzedaż. Kwestia jest tego typu, że często zdarza się tak, że mamy jakieś rzadkie bardzo roślinne, ale te najrzadsze staramy się między ogrodami botanicznymi je przekazywać, wymieniać. Dzięki temu cały czas ta kolekcja, którą Państwo tutaj możecie na terenie naszego ogrodu obserwować, się rozrasta, powiększa i coraz to nowsze okazy, nowe okazy się w kolekcji trafiają. Natomiast przy kasie bardzo dużo jest roślin przede wszystkim ogrodowych, a w samej kasie również są rośliny szklarniowe i domowe. Raczej takie ciekawostki są dostępne na naszych wyprzedażach, które są prowadzone sezonowo 2 lub 3 razy w ciągu sezonu. Czy podczas renowacji danych terenów w ogrodzie, w jaki sposób na przykład rośliny są zabezpieczane bądź przenoszone w jakieś inne miejsca? Znaczy, wiedzą Państwo, w przypadku renowacji czy znacznych remontów, tak jak było w przypadku czy tutaj piątki, czy szklarni Holenderki. W przypadku Holenderki to było dość drastycznie, bo musieliśmy, no w drugim przypadku też, ale w przypadku Holenderki musieliśmy przenieść po prostu znaczną część kolekcji do innych szklarni. To nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie, dzięki któremu ta kolekcja może przetrwać. Tak samo było w przypadku tutaj zimownika, kiedy ta największa tutaj szklarnia, w której ja się zawsze śmieję, że to jest nasza szklarnia taka Arka Noego, do której jesienią wozimy roślinę, a na wiosnę po przejściu wiosennych przymrozków po zimnych ogrodnikach wywozimy je na zewnątrz. I wtedy, kiedy tutaj w 2000
bodajże 18 roku zaczęto rozbudowę i przebudowę tej szklarni, został wybudowany specjalny namiot, w którym była odpowiednia temperatura, odpowiednie parametry i tam przewieźliśmy całą kolekcję tych roślin śródziemnomorskich, nowozelandzkich, australijskich. No i akurat wtedy to praktycznie właściwie ten ponad rok w tym namiocie te rośliny, że tak powiem sobie, były. Natomiast jak została już szklarnia oddana do użytkowania, tam właśnie ten zimownik, ta nasza najnowsza szklarnia, wtedy zaczęliśmy stopniowo ją już jesienią zapełniać, przewoziliśmy już z tych tuneli i od tego czasu w tej szklarni jest. Każdy remont i każda jakby inwestycja w ogrodzie wiąże się z tym, że część kolekcji musimy gdzieś przenieść. I zawsze staramy się to, żeby to się obyło bez jakichkolwiek strat w kolekcji. Zawsze coś się może zdarzyć, ale staramy się, aby tego uniknąć, bo wiele z roślin jest no, naprawdę wyjątkowo unikatowych, rzadkich, cennych dla nas, czy to ze względów, że bardzo je trudno jest nam zdobyć, czy też ze względu na to, że są po prostu świadkami naszej historii, prawda? Bo jeśli roślina przez 200 lat czy 100 lat rosła w donicy i prawda, kilka pokoleń ogrodników, botaników się nią zajmowało, no to trzeba jakby docenić ten trud, o którym wcześniej wspominałem i jakby też dbać o to wspólne nasze dziedzictwo ogrodniczo-botaniczne. Wiele osób może nie wiedzieć, że w ogrodzie botanicznym odbywają się różnego rodzaju eventy i chciałam zapytać, jak one wyglądają i jak wygląda ich organizacja. Znaczy, proszę Państwa, coraz częściej i coraz liczniejsze mamy różnego rodzaju spotkania, koncerty, także zwłaszcza w tym roku jest tego naprawdę dużo. Rozpoczęliśmy ten sezon na początku maja, przez weekend majowy, kiedy był tutaj Festival of Camera, prawda, były wyświetlane filmy na terenie ogrodu. Bardzo się to cieszyło dużym powodzeniem i wzięciem, pomimo, że ta pogoda nam troszkę nie do końca sprzyjała, było chłodno, ale jednak frekwencja była naprawdę, naprawdę duża. Następny koncert to był koncert związany ze świętem naszego uniwersytetu 12 maja. Był wspaniały, piękny koncert. Później wspaniały event właśnie w szklarni, w tak zwanym tym naszym zimowniku, gdzie pod palmami goście mogli spożyć jakiś drobny posiłek, napić się dobrej herbaty, dobrego jakiegoś trunku. No i myślę, że to bardzo się cieszy dużym powodzeniem i wzięciem, bo rzeczywiście to jest coś niezbyt popularnego w naszym klimacie, prawda? Nie każdy może sobie pod palmą usiąść czy porozmawiać, prawda, w takiej scenerii. Także to coraz częściej jest. Teraz w tamtym tygodniu z kolei były koncerty opery. To były pierwsze w tym sezonie, ale nie ostatnie, także zapraszamy. Bardzo również cieszące się dużą frekwencją. Także coraz więcej tych tutaj mamy różnego rodzaju spotkania, prawda, biznesowe coraz częściej. Także ludzie jakby doceniają to piękno tej przyrody, która tutaj jest dla nas, dla Was, dla Państwa wszystkich na wyciągnięcie ręki, prawda? Wystarczy wejść i wchodzi człowiek jak do ogrodu, prawda, jakiegoś tajemniczego, bo tutaj ogród nasz botaniczny, proszę Państwa, ma prawie 10 hektarów. To tak może nie widać, bo wejdziemy z jednej strony, można za niedługo już będzie wyjść z drugiej strony, ale jest to 10 hektarów zróżnicowane, prawda? Mamy i takie bardzo słoneczne miejsca i na niezwykle prawda, odsłonięte, ale też są takie gdzieś zagajniki cieniste, gdzie są rzeczywiście cieniste fragmenty, takie osłonięte, zatajone, także myślę, że warto w te różne fragmenty wejść. Natomiast coraz częściej i coraz więcej tych koncertów, spotkań różnego rodzaju jest na terenie ogrodu i cieszy się to coraz większą popularnością.